17 dzień października, poniedziałek, Joanna Kleńska. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na Wstajesz i Wiesz w TVN24. Jesteśmy do godziny 10. I w październiku informujemy o wiosennej wręcz pogodzie. To, co będzie się działo dziś za oknami, to, co będzie działo się na termometrach, to naprawdę wiosna. Ten dzień obudzi się ciepło, już ciepły jest nad ranem. Zwykle, gdy o tej godzinie przyjeżdżamy, by spotkać się z Państwem, to jest zdecydowanie chłodniej. Dziś można było wyjść w kwestiach związanych z pogodą. Mamy też bardzo ładne zdjęcia. Łączenie dwóch stad owiec, czyli wyjątkowe zdjęcia, które zostały zarejestrowane przez drona. To Kluczkowce w województwie małopolskim. Piękny widok z Małopolski, prawda? To jest takie normalne, zwykłe łączenie owiec, które robią pasterze, gdy sprowadzają je z hal, ale wygląda to wyjątkowo widowiskowo, szczególnie gdy pokazywane jest z góry, z drona. Bardzo ciekawe zdjęcia, które Państwo również chcieli zobaczyć po raz kolejny, więc nie tylko teraz o poranku, to zdjęcia, które będzie można u nas jeszcze zobaczyć. Pół minuty przed godziną 6. My już przygotowane na pierwszy serwis w tym porannym wydaniu naszego programu. Justyna Sieklucka, dzień dobry, witam serdecznie. Czy zdecydowanie łatwiej wstawało ci się ze względu na temperaturę? No bo mówiłam przed chwilą, że można było dziś w ogóle wyjść w samej bluzie i na pewno nie odczuć żadnego chłodu. Zdecydowanie nie łatwiej. Nie łatwiej, nie, ale w poniedziałek cieplej. Cieplej, ale nie łatwiej. To tym bardziej prosimy, by Państwo z nami byli. Najnowsze informacje na godzinę 6. Już teraz Justyna Sieklucka. Zapraszam.